Gdyby tak można było robić, przekształcałoby się to w quasi środek izolacyjny. Środek izolacyjny, takie mini tymczasowe aresztowanie, takie mini zatrzymanie, prawda? Co oczywiście jest niedopuszczalne. Po pierwsze, w świetle konstytucji, artykuł 41 ustęp 1 nullum crimen sine lege, czyli ustawie odpowiedzialności karnej, izolacji podlega tylko ten, kto pełni czyn zabroniony w ściśle określonych ramach przez ustawę. I to nie jest środek izolacyjny w końcu. Proszę bardzo, teraz zobaczmy sobie, czyli delegelata obecnych w świetle obecnych obowiązujących przepisów, absolutnie tego typu postępowanie byłoby niedopuszczalne. Praktyka i doktryna tutaj również to tego typu postępowanie policji potępia. Natomiast mamy rozporządzenie do artykułu 65 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i to rozporządzenie wydał minister spraw wewnętrznych i administracji. W załączniku tego rozporządzenia jest karta, którą wypełnia policjant wobec takiego kibica. Proszę bardzo, otwórzmy sobie z tego pliku kartę. W pliku jest karta. Musimy plik otworzyć chyba. Czy pan mówi, który to jest? Nie, to nie, to jest w innych krajach. To też nie. Musimy wrócić do pliku, przepraszam bardzo. Jeszcze raz na pulpicie jest. A może pan teraz zdefiniować przy okazji? Nie, mianowicie, tam w tym rozporządzeniu i w tym załączniku trzeba w tej karcie wypełnić godzinę, od której do której dana osoba prawo obywatelskie kibiców, proszę bardzo. Na lewo? W lewo. Lewo. Do góry. O, tak. I tu mamy karta, proszę bardzo, karta stawiennictwa na policji. Mamy, proszę Państwa, taką kartę i ten policjant wpisuje w tej karcie godzinę, od której do której dana osoba przebywa, data rozpoczęcia zakazu, rodzaj imprez masowych, meczu piłki nożnej, nazwa dyscypliny i mamy godzinę. Tutaj w tej tabelce widać. Termin obowiązkowego stawiennictwa, faktyczny termin stawiennictwa, data i godzina, od której do której podpis osoby ukaranej lub skazanej. Policjanci tłumaczą to tak, skoro napisano nam w karcie, od której godziny do której możemy daną osobę przetrzymywać, w związku z tym na pewno nie chodziło ustawodawcy o to, żeby tylko przyszedł, dzień dobry, jestem, do widzenia, odchodzę, melduję się i wychodzę. W związku z tym 3-4 godziny, które trwa impreza masowa, spokojnie mogę tą osobę trzymać. Otóż nie jest to tego typu tłumaczenie policji dopuszczalne i na pewno jest niekonstytucyjne tego typu. To rozwiązanie jest rozwiązaniem niekonstytucyjnym. Dlaczego? Sugeruje to rozporządzenie, że można daną osobę przetrzymywać przez czas trwania imprezy, przez cały czas trwania imprezy. Niemniej jednak, proszę bardzo, wróćmy do naszego pokazu, naszej prezentacji. Niemniej jednak rozporządzenie nie może, następny slajd, nie może podważać rozwiązań ustawowych, wprowadzać domniemań. Bardzo następny, mamy tą kartę. Trybunał Konstytucyjny od zawsze mówił, że rozporządzenie nie może rozszerzać przepisów ustawy, nie może wprowadzać domniemań na zasadzie wykładni celowościowej. Rozporządzenie reguluje w sposób wyraźny materię ustawową. Rozporządzenie nie może, po pierwsze, ani być w sposób dokonywany, w sposób rozszerzający, celowościowy, musi być zgodne z normami konstytucyjnymi. I tylko ustawa może dokonywać ingerencji w dane dobra chronione prawem, a tutaj chodzi o niebagatelne dobro w postaci wolności osobistej. Wskazuje to na to, to rozporządzenie kompletnie niekonstytucyjne, moim zdaniem, wskazuje na to, że wolność konstytucyjna, że wolność osobista chroniona konstytucyjnie może być ograniczana na podstawie rozporządzenia, podczas gdy ustawa ten temat milczy. Ustawa mówi, ma się stawić w trakcie trwania imprezy, a rozporządzenie wskazuje na to, że przez cały czas trwania imprezy. Czyli o to w rozporządzeniu wskazano jakiś kwasi środek izolacyjny, takie to nazywam mini tymczasowe aresztowanie na 4-5 godzin, ile się policjantowi podoba. Także wypada wyrazić nadzieję, że tego typu to rozporządzenie zostanie uznane za niezgodne z konstytucją. Następny slajd, proszę.
Mamy, i to jest, i tutaj mamy następnie kolejne zarzuty wobec tego rozwiązania zakazu stadionowego, mianowicie zarzut natury również konstytucyjnej. Proszę zwrócić uwagę, dolna granica zakazu stadionowego to 2 lata. Wszystkie pozostałe środki karne od 1 roku. W tym wszelkie środki karne, jak zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek, zakaz sprawowania działalności gospodarczej, innej działalności. Wszystkie środki karne mogą być od 1 roku orzekane wobec wszystkich przestępców, wszystkich typów przestępstw, w sytuacji, gdy w stosunku tylko do kibiców można orzekać jedynie od 2 lat w górę. Ogranicza to kompetencje sądu, mówią autorzy takich wielu analiz, wybrali jedną z analiz krytyczną ustawy. W nauce podkreśla się, że wyraźnie to ogranicza kompetencje sądu, ponieważ może być często tak, że sąd, znajdzie się wiele przypadków, w których sąd mógłby uznać, że orzeczenie zakazu na rok byłoby wystarczające dla danej osoby. Jednak zostaje zmuszony przez ustawodawcę do wymierzenia go na okres minimum 2 lat. Mamy tu już naruszenie zasady proporcjonalności. Dlaczego oto przestępców, mówiąc kolokwialnie pospolity, za poważne przestępstwa można od 1 roku, sędzia może sobie od 1 roku dawać dany środek karny, a w przypadku kibica od 2 lat w górę. To też budzi dosyć duże wątpliwości i to jest niejasne, dlaczego tak surowo powiedziano. Proszę bardzo, następny slajd. Mamy w końcu pytanie, czy to jest to samo. Mówiłem Państwu cały czas o zakazie stadionowym w kodeksie karnym, w kodeksie wykroczeń. Wprowadzam ten trzeci element, zakaz klubowy. Zakaz klubowy nakłada klub. Polega to na zakazie uczestniczenia w konkretnych kolejnych imprezach masowych. Odwołanie służy do związku piłki nożnej. Brak odwołania do sądu. I to jest kolejna wątpliwość, zdecydowanie niekonstytucyjny przepis. Brak odniesienia odwołania do sądu zbadanych przeze mnie ustawodawstw europejskich tylko w Polsce. Zakaz klubowy orzeka klub, utrzymywany jest przez Związek Piłki Nożnej. Brak odwołania do sądu, co zdecydowanie budzi wątpliwości co do swojej konstytucyjności. Proszę bardzo. Znam też bardzo to samo. Moim zdaniem tak. Proszę zwrócić uwagę na te wyroki Trybunału Konstytucyjnego, w których Trybunał zajmował się regulowaniem, nakładaniem podwójnych kar za podobne czyny. Wybrałem tylko 3, ich jest dość dużo. Podatku od towarów i usług. Trybunał stwierdził, że przepisy te w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby za ten sam czyn sankcji administracyjnej określonej przez stosowaną ustawę jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe i odpowiedzialność za zaopatrzenie skarbowe są niezgodne z konstytucją. Tutaj ja bym wprowadzając naszą siatkę pojęciową z ustawy o dotyczących imprez masowych powiedział tak. Zakaz klubowy, sankcja administracyjna i drugie, zakaz stadionowy, sankcja karna i sankcja wykroczeniowa, prawda, są niezgodne z konstytucją. Drugi wyrok Trybunału. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwukrotne karanie sprawcy za samo wykroczenie skarbowe. Odpowiadając na pytanie prawne jednego z sądów, stwierdził, że przepisy kodeksu karnego skarbowego w zakresie, w jakim dopuszczają możliwość stosowania do tej samej osoby najpierw grzywny, a później orzeczenia o przepadku przedmiotu wykroczenia skarbowego, naruszają konstytucyjne sobie państwa prawa i prawo do sądu. I trzecie wystąpienie pani profesor Filipowicz, rzecznika obywatelskich, stwierdziła w tym wystąpieniu, że mandat od straży miejskiej i blokada na kole to zbyt wiele, bo oznacza podwójne karanie za to samo. Za wykroczenie polegające na nieopłaceniu parkowania, wnosząc do tej infrastruktury o odpowiednią zmianę przepisów. Proszę bardzo, następny slajd. I teraz chciałbym Państwu wskazać kilka rozwiązań międzynarodowych, jak wyglądają zakazy stadionowe, z tym, że dane mam z 2006 roku. Jeżeli Państwo będą interesować, jakie bardziej aktualne, wybieram się w sierpniu do Niemiec na szersze badania na miesiąc i tam mam nadzieję, że przywiozę jakieś głębsze analizy. Proszę zwrócić uwagę, cywilny zakaz stadionowy, karny, inny, czyli administracyjny, występują w wielu krajach europejskich. Teraz powiem, że wszędzie są odniesienia do sądów. Nawet jeśli mówimy o tych innych, to tam też odwołania do sądów są. Cywilny występuje w Austrii, w Belgii, na Cyprze, w Czechach, w Holandii, w Rumunii. Niektóre kraje jak Holandia, Czechy, Belgia ma aż 3 naraz wzięte z sobą. Proszę bardzo, następną planszę. Wróćmy do tej planszy takiej, którą
którą mam w tym pliku, jakby pan potrzebuje zminimalizować tutaj. O, tutaj mam taką. Tak. I teraz tu jest lepszy widok troszeczkę. I tutaj liczba wydanych zakazów stadionowych w poszczególnych latach. W Austrii 54 w ciągu roku, także w Belgii 816, w Chorwacji 36, w 2018 we Włoszech. Włochy generalnie słyną, więc kraj, który najliczniej wydaje zakazy stadionowe. Prosiłbym jeszcze jedną tabelkę. O, to jest ciekawa tabelka, bardzo proszę, troszeczkę niżej. To jest długość zakazów stadionowych i kto orzeka? Czy sędzia, czy rząd, klub, sportowa organizacja, czy jakieś inna, czy jakiś inny podmiot jeszcze? Proszę zwrócić uwagę, że w Belgii mamy aż cztery, czyli przez sędziego i przez rząd, przez klub i przez sportową organizację od 3 miesięcy do 5 lat zakazy stadionowe. Jeśli chodzi o model Polski, to akurat nie ma na tej tabelce Polski, powiedzielibyśmy dziarz, sędzia, podzielilibyśmy klub. Czyli te dwa rozwiązania. W Europie występuje tylko w Holandii. Tylko w Holandii. Z tym, że w Holandii przysługuje od zakazu klubowego odwołanie do sądu, czego u nas nie ma. Czego u nas nie ma. Generalnie, jak Państwo widzą, orzekają sędziowie w Belgii, w Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, we Francji. Do nielicznych należą orzekane przez rząd, tutaj tu jest, chodzi też o ministra, też przez wojewodę. Ogólnie nazwano to rządem, ale to są też wojewodowie w tych konkretnych krajach, odpowiednicy wojewodów polskich, czy też ministrowie, administracja rządowa, krótko mówiąc. Klub w 5 krajach, w Austrii, w Belgii, na Węgrzech, w Islandii i w Holandii. Także też odpowiedni zakres czasowy. Generalnie najdłuższy, jak Państwo widzą, jest do 5 lat we Francji i w Belgii. We Francji i w Belgii generalnie to są 2 lata, 3. Anglia? Nie jest prawda. Anglia to 10 lat. Od 3 do 10 i tylko nakłada to sędzia. Z tym, że mówię, nie mogę dotrzeć do nowszych danych, to są dane z 2006 roku, które służyły w 2007-2008 badaniu przez nas z rzecznikiem Kochanowskim tych spraw i pozyskałem to wówczas na jego prośbę. W tej chwili aktualniejsze dane będę starał się znaleźć w Niemczech. Niestety nie ma do nich dostępu w Polsce do aktualnych danych i badań w tym zakresie. Mogę dać na miarę na prawników w Słowacji i na Ukrainie, którzy mogą zrozumieć pytanie. Super. Problemy, to nie zrozumieli pytania. Super, to byśmy tutaj, byłbym bardzo wdzięczny. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. To jest wszystko, co chciałem Państwu przekazać. I bardzo proszę o pytania.